ktoś ma jakiś pomysł, może z nim wystąpić. On może być taki niecodzienny i nieszablonowy. I ten projekt prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a na Dolnym Śląsku przez OKiS, no, ma szansę zafunkcjonować również na terenie naszego miasta. Na sali jest sporo osób i ze stowarzyszeń. Mamy tutaj Towarzystwo Miłośników Gryfowa, Stowarzyszenie Awantura, a także no, ludzi z pasją tworzenia. Są dyrektorzy także szkół i nawet i przedszkola, bo to przecież bardzo młoda kultura zaczyna się od przedszkola. Znając naszych tutaj twórców, animatorów kultury z regionu, to sądzę, że na pewno te wnioski będą i na pewno zostaną po prostu zrealizowane. Są ludzie, jest potencjał, jest ogromny potencjał w ludziach, głównie w społecznikach. Jest mnóstwo społeczników fantastycznych. Zresztą dzisiaj też na tej sali można było tych społeczników zobaczyć, ale też przedstawicieli instytucji różnych, czy to szkół, czy też domów kultury. Są tacy nauczyciele oczywiście, którzy bardzo się u nas chcą zaprezentować, ale również też pomóc nam. Właśnie przy okazji organizacji tych różnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, mamy stałą taką ekipę nauczycieli. Są to przede wszystkim WF-iści, poloniści, którzy przychodzą do nas z gotowymi pomysłami, a my po prostu użyczając tej sali i pomagając, tak, dobrym słowem, jakimś wsparciem finansowym, jeśli jesteśmy w stanie wesprzeć, zawsze jesteśmy otwarci na te propozycje. My jako placówka od lat jesteśmy organizatorem przeglądu teatrów dla osób niepełnosprawnych. I w tym celu też zostałam wysłana na to spotkanie, aby rozwijać, aby prowadzić warsztaty, aby spotykać się z ludźmi, aby może pozyskać jakieś nowe pomysły, środki. Pomyślało mi się o profesjonalnych warsztatach dla naszych niepełnosprawnych aktorów. To by było świetne. Samo to, że pisanie wniosków, później rozliczanie tych wniosków nie jest jakieś strasznie skomplikowane. No myślę, że jak najbardziej. Będziemy próbować. Widzę w naszej gminie nie tylko siebie i nie tylko swój zespół, ale też inne zespoły. Zespoły folklorystyczne. Coraz jest im trudniej. Myślę, tu słuchając różnych propozycji, że można byłoby coś zrobić, żeby wszczepić w tych miejscach, w których te zespoły jeszcze są, jakiś nowy duch, jakieś nowe doświadczenia, pokazać coś nowego, żeby wciągnąć młodych ludzi, żeby nauczyć ich grać na instrumentach. Może zawołać jakichś muzyków, którzy by zrobili jakieś warsztaty, pokazali, jak łatwo można się nauczyć grać. Może coś, taki moment zaszczepienia, może zorganizować jakiś koncert z udziałem mieszkańców, młodych mieszkańców na terenie gminy, żeby po prostu chcieli grać, a przez to, żeby chcieli należeć do zespołów tych ludowych, które są na terenie naszej gminy. No, leży mi na sercu to, żeby te zespoły nie zginęły, żeby funkcjonowały, bo wiem na przykładzie zespołu Fujiyamki, że to jest coś pięknego i coś wartościowego dla samej wsi. Bez wątpienia startować do bardzo młodej kultury warto, bo można bardzo dużo zyskać i to jest o tyle fajne, że po pierwsze wpada się w tą sieć tych osób, które są tymi animatorami kultury na terenie województwa. Człowiek wie, że gdzieś tam ma jakichś znajomych, nie wiem, w Bielawie, w Legnicy i w Bolkowie i spotyka człowiek czasami gdzieś tę osobę, aż albo tak. To jest bardzo sympatyczne. No a po drugie jest to o tyle też to taki fajny impuls, że te młode osoby, które brały udział w tym projekcie, nękają, kiedy następny raz. I to je mobilizuje. Nie ma nad czym zastanawiać, tylko po prostu trzeba dobrze napisać projekt, zebrać sobie fajny ten trzyosobowy zespół. No i nie ma wyjścia, to trzeba startować. Już tak, w rozmowach kulorowych już można było zobaczyć, że w głowach uczestników zaczynają rodzić się pomysły, więc jest to pewną inspiracją. Na pewno coś fajnego z tego wyjdzie.